więc zbierzmy to, co te małpy wredne pozostawiły. A, ta nic nie zostawiła. Ta mi ukradła apteczkę znowu. A, fe, niedobra małpa. Tak, i tu widzieliście, dobrze, jest rakieta naszej bazuki. I tu gdzieś jest jeszcze jedna, o. Naprawdę, bardzo rozhulali się tutaj z amunicją do bazuki. Jestem w takim szoku zawsze, że... dobra, teraz weźmiemy jedną bardzo ważną rzecz, która jest nam potrzebna do trzeciego sekretu. Mianowicie tutaj w tej dziurze jest klucz. Ale niestety w wodzie pływają piranie. Przez co jest to niestety kłopotliwe, żeby zabrać ten klucz. No ja jeszcze raz zapiszę tak na szybki wypadek. Więc nie wiem, wydaje mi się, że jedynym sposobem, żeby zabrać ten klucz, jest po prostu branie apteczek i wypłynięcie jak najszybciej z tym kluczem. Bo niestety tak mi się wydaje, że nie da się tego inaczej rozwiązać. Nie da się tych pirani niestety stąd wykurzyć. Więc... O, Jezu, jak to życie leci. O. Dobra. Jesteśmy uratowani. Ile mamy życia? Całkiem nieźle. Myślałam, że więcej mi zeżre tych apteczek. W każdym razie, ja pamiętam, że tu się męczyłam bardzo długo, bo widziałam ten klucz za pierwszym razem i chciałam go zabrać. Myślałam, że on jest potrzebny, wiecie, dalej do grania, a nie do jakiegoś sekretu, ale... no ale potem w końcu zrezygnowałam i okazało się, że jednak było do sekretu, nie było to potrzebne w żadnym wypadku. To mi się wydaje, że było coś istotnego, bo jeszcze potrzebujemy... O, tu jest jeszcze apteczka, gdzie to? Apteczka, apteczka. Jeszcze potrzebujemy drugiego sekretu. To tak swoją drogą. Aha, przecież tu byłam. Czy nie? No byłam. No i gdzieś tu... O. Musimy iść z drugiego sekretu. Gdzieś tu, no. Tylko nie do końca pamiętam gdzie. O, tu! Tak, i tu się nam zalicza drugi sekret. Ja nie do końca wiem, jak on działa. Czy wcześniej tu nie można było wejść, czy co? Jakoś tak to było. Tak skomplikowane, wiem. Okej. Okay. Dobra, najważniejsze, że pełno amunicji, trochę apteczek. To wszystko, aczkolwiek to jest niestety problem, bo na tej teksturze to wszystko mi się zlewa. Po prostu wszystko jest takie pstrokate i kolorowe, że nie widać do końca, no ale dobra. Powiedzmy, że to jakoś mniej więcej tak wyszło. I możemy wracać. No i możemy iść dalej w sumie. A. Tutaj mamy dźwignię. I to zdaje się była czasówka, z tego co pamiętam. Łyczek. Więc tu trzeba było się trochę spieszyć. Okej. Okay. Tak, bo wyszliśmy tutaj, gdzie byliśmy na samym początku. I teraz mamy dwa klucze awiaryki. Ale jeden z tych kluczy jest do sekretu. Tylko nie pamiętam, gdzie był drugi używany, tak do końca. To się teraz zastanawiam. No, Laro. Ja wiem, że ciasne uliczki Francji w ogóle, no ale... A, tu! Dobra. Jeden z naszych kluczy idzie w ruch. Okej. Okay. Też mamy bardzo ładną lokację, bardzo mi się podoba.
Taka właśnie jakaś ptaszarnia czy coś takiego. A my tu wybijamy takie gatunki, które trzymają, nie? Takie nie do końca dobre. I włączyła nam się tu muzyczka z dżungli, z Tomb Raider 3. Znaczy tak przynajmniej mi się wydaje, że... A że to jest ta muzyczka. Tak. Takie miłe. Bardzo lubię tą muzykę z dżungli, mimo że samej dżungli może jakoś tak bardzo nie przypadam. To jednak ta muzyczka jest taka, o... Tam na dole coś było, z tego co pamiętam. Więc sobie może tam zejdziemy. W sumie mamy trochę czasu, więc się tam jakoś specjalnie... Ała. O, mamy amunicję. Teraz oczywiście do wody nie możemy wpadać, bo tam też piranie. Nie wiem, dlaczego piranie trzymali razem z ptakami. No ale cóż. Tu mamy jakieś wyjście właśnie. Na górę. Też amunicji całkiem sporo. Patrzcie, ile tu amunicji sypią. Po prostu... W żadnym Tomb Raiderze normalnie nie ma tyle amunicji chyba. Znaczy i tak jest w sumie dość sporo, zwłaszcza jeśli ktoś no, potrafi korzystać z broni. Wow! Shit. No cóż. Zwłaszcza, jeżeli właśnie ktoś potrafi korzystać z broni. Ale... No ale tu mi się wydaje, że w ogóle jest trochę bez sensu aż tak dużo. On się tego nawet nie zużyje. Okej. Windujemy się tędy. Jest tu ktoś jeszcze? No nie. Przynajmniej na razie. O, tu mamy jeszcze po drugiej stronie apteczkę. Tak, i oczywiście ptaka też. Aż za dużo amunicji zużyłam. Trudno się mówi. Jak to mówią... Wow. Nie! Dobra, nie chce mi się... Czytam grę. Jak to mówiłam, z amunicją, że właśnie jest jej za dużo. Jeszcze jeden zapis, oczywiście. No, na styk. Mi się wydaje, że ten poziom zajmie mniej czasu niż poprzedni, chociaż nie jest to pewne. Bo jednak sekret może nam trochę zająć. Okej, okay. Jesteśmy na drzewie, na liściach. To jest norma, bo Lara już chodziła po drzewach, też był w dżungli. Ojej, aż się zatrzymałam tam. Oczywiście amunicja. Tu się możemy schylić. Tak, i tu mamy kolejną jazdę w dół. Okej. Okay. Jeszcze jakiś ptasior? Przepraszam, że wybijam gatunki zagrożone i w zoo i w ogóle. To jest okrutne z mojej strony. Ale ta gra mnie do tego zmusiła! Nie ma tak się wymawiać zmuszeniem gry. Dobra. Coś tu jeszcze było? Chyba nie. No,
to możemy jechać w dół. Dzisiaj jakoś dobrze mi idzie dzisiaj. Jakiś mam dobry dzień Tomb Raiderowy. No, i wylądowaliśmy przy statule. Wow. Do której jest klucz? Tak, proszę Państwa, tutaj właśnie będziemy mieli sekret numer 3. To znaczy dostęp do sekretu numer 3. Dlatego ważne jest, żeby ten klucz zabrać. No i ważne jest, żeby tamtą dźwignię pociągnąć. Bo bez tego też się chyba nie dostaniemy do tego sekretu. Chociaż nie jestem tak na 100% pewna, na 90%. Jakby ktoś mnie wyprowadził z błędu, to będzie dobrze. Okej, ramka się nam otworzyła. Ale to nie tu. To gdzieś tu. To nie tu. Tak, bo w tej dziurze ogólnie kończy się level. Także jeżeli chcemy zebrać sekret, to musimy iść gdzie indziej. No, Lara Croft. Właśnie tam. I to jest chyba tutaj. Tak. Tu mamy kolejną tą statuę i tą statuę widzieliśmy przy okazji otwierania dźwigni. Bo tutaj mamy klapę i właśnie tutaj powinniśmy się dostać. Ja tu się zastanawiam jeszcze, czy coś jest. Oprócz tego nie. Czekajcie. Tak, i tu się zalicza nam sekret. Tak naprawdę nie musimy iść dalej, ale... No oczywiście chcę Wam pokazać, co tam jest. Bo tak jak mówiłam, wszystkie sekrety tutaj... W każdym poziomie jest taki sekret, który jeszcze nam pokazuje coś więcej. Jasne. Thank you, Lara Croft. Stój! Rzecz gady demet. Tak, no i nie wiem, czy zauważyliście, ale właśnie to, co jest pod nami, to nie jest woda, chociaż ja myślałam na początku, że to jest woda. Tylko właśnie to jest taka mgiełka. Więc... Dobra, tu mamy ogólnie spokój. Bierzmy jeszcze tą rakietę. Jeszcze tam na dole coś było, pamiętam. Pod nami. Nie wiem, czy to do końca da się zebrać tak, jak ja bym to chciała zebrać. Nie, nie da się. Okej. To jest dość kłopotliwe zebranie tego przedmiotu. Okej, udało się. Bierzmy sobie. I teraz to samo trzeba wykonać tylko wyżej. No i jak widzicie, pełno jest tu tej substancji dziwnej, która nas zabija, która była w kopalni wcześniej. No, nie wiem, czy to już... O, udało się, spoko. Dobra, i teraz... Teraz dobre pytanie. Ja nie pamiętam, czy to tam się dostawało, czy tam jest koniec poziomu. Gdzieś tu była jeszcze dalsza droga. A, bo to było z tej strony. Dobra, już ogarniam. Zapiszmy. Czy ja tu mogę zejść? Mogę, o. Dobra, świetnie. Tak, no. I tutaj, proszę Państwa, mamy takie miłe stworzonka. Nie wiem, co to jest. To są jakieś... To nie jest normalne zwierzę. To też wygląda trochę jak połączenie jakiegoś... jakieś jaszczurki z... nie wiadomo czym. Z...
dinozaurem. Dobra, wiem, dziwne skojarzenia. O, nie, użyjemy na nich naszej bazuczki. Bazuczka. Mamy 10 aż rakiet. Ha ha! Ha ha! Jestem okrutna. No. Także to nas ciekawego jakby tutaj spotkało w Madhouse, jeśli chodzi o sekret. Jeszcze tam jakiś jest. No. Zabierz. No i niestety problem jest w tym, że te słodkie stworzonka, jak się zbliżymy za bardzo, to plują jadem i jak nas zatrują, to mamy... No w sumie nie będę brała apteczki. Jak nas zatrują jadem, no to jest już po ptakach i musimy brać apteczkę, niestety. Dobra, to już chyba nie wyskoczą. No, także nasz sekret zawierał dwie apteczki plus te stworki, kochane. Jestem ciekaw, czy w tej wodzie coś jest. Aż sprawdzę sobie. Aha, to są jakieś prądy. Można popływać. A taka ładna plaża, no nie? Tak słodko. Ładny księżyc. Ślicznie tu jest. Podoba mi się. A tu coś było? Ło! Super! Są jakieś mutanty. No jeszcze ciekawiej tu jest. Czekajcie. Tylko to nie widziałam. Mogę tu zejść? Bo to jest jakiś koniec poziomu ogólnie. Powinien być. A, ja wiem. Tak. Przerażające. To jest jakby inne dojście do końca poziomu. Bo można je zrobić z tego miejsca, o tutaj, co byliśmy. Czekajcie, pokażę wam, jak to wygląda normalnie. Bo tu są jeszcze rzeczy do zebrania, więc ja je wezmę. O, tutaj byśmy wpadli tą ciemną dziurą, chyba, tak. Tu wchodziliśmy do sekretu, a tu mamy tą dziurę. No i normalnie byśmy właśnie tu weszli. Teraz ostrożnie, nie zabić się, zapisać grę. No, i normalnie byśmy trafili tutaj. No i teraz dość ciekawe rozwiązanie. Musimy podskoczyć do tego pana z dziurą w brzuchu i włożyć mu rękę Ratmora. Cudownie. Tak, i tak kończymy właśnie poziom. No tak jak mówię, to jest bardzo krótki poziom, zwłaszcza jak wiadomo co robić. No ale jest bardzo ciekawy, taki intrygujący. Tak, i reunion. I teraz, wow. Musimy uciekać. I jak widzieliśmy już na miniaturze, jest tu taki mały spoiler, co właściwie nas tu czeka. Ten poziom jest ogólnie walką z bossem, z tego co pamiętam, i nie jest specjalnie długi. Praktycznie sprowadza się właśnie do tego, żeby znaleźć bossa i zabić. No i tym bossem, no tak jak mówię, na miniaturze nam już zaspoilerowali, kto jest. Po raz kolejny mamy spotkanie z Sofią. To jest dość ciekawe, bo Sofia
tak naprawdę przecież umarła w Tomb Raider 3, ale cóż, postanowili ją ożywić i wsadzić do Golda. No i dlatego tu jest, no. No i tutaj pełno nam leży rakiet, bo no, będą nam potrzebne. No i ogólnie jest to taki dość też ciekawy poziom, ale to już będziemy robić następnym razem. No, wszystkie sekrety mamy, także jest ogólnie okej. No, to by było na tyle z mojej strony. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten poziom. No i do usłyszenia w kolejnym, ostatnim już poziomie z Tomb Raider 3 Gold. Cześć! Thank you.